24 lipca wspominamy błogosławione dziewice i męczennice Marię Pilar, Teresę i Marię Angeles. Męczennice hiszpańskie, karmelitanki bose z klasztoru świętego Józefa w Guadalajarze, zostały zabite za wiarę podczas prześladowania religijnego. Poniosły śmierć męczeńską 24 lipca 1936 roku, gdy szukały poza klasztorem schronienia przed prześladowaniami Gwardii Rewolucyjnej. Maria Pilar od świętego Franciszka Borgiasza urodziła się w Tarazona 30 grudnia 1877 roku. Do Karmelu wstąpiła w roku 1898. Męczeństwo poniosła zaledwie po 38 dniach życia zakonnego. Przeszyta kulami i poraniona nożem, znosiła okrutne męki na wzór swego boskiego oblubieńca na krzyżu. Przed śmiercią modliła się słowami: „Mój Boże, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Teresa od Dzieciątka Jezus i świętego Jana od Krzyża urodziła się w Mokales 5 marca 1909 roku. Mając 16 lat, wstąpiła do Karmelu w Guadalajara. Swoje pragnienie męczeństwa wyraziła już kilka lat przed śmiercią, pisząc w liście do przyjaciółki: „Niech żyje Chrystus Król! O, gdybym tylko mogła pewnego dnia powtórzyć ten okrzyk na gilotynie”. Bóg udzielił jej tej łaski. Przymuszana do okrzyków „Niech żyje komunizm”, ona zawołała: „Niech żyje Chrystus Król”. Strzelono do niej, gdy biegła naprzód z rozkrzyżowanymi ramionami. Maria Angeles od świętego Józefa urodziła się 6 marca 1905 roku w Getafe. Od najmłodszych lat pragnęła zostać zakonnicą. W roku 1929 wstąpiła do Karmelu. Po jej męczeńskiej śmierci w jednej z książek, których używała, znaleziono kartkę z jej modlitwą: „Mój Boże, przyjmij ofiarę mego życia pośród cierpień męczeństwa, abym w ten sposób mogła dowieść mojej miłości ku Tobie, tak jak uczyniło to tyle dusz, które Cię kochały i umarły z miłości do Ciebie”. Męczennicę z Guadalajara beatyfikował święty Jan Paweł II w roku 1987. Módlmy się. Boże, Ty co roku dajesz nam radość ze wspomnienia błogosławionych Marii Pilar, Teresy i Marii Angeles, które zostawiły świetlany przykład czystości i męstwa. Niech ich zasługi wyjednają nam łaskę wierności Chrystusowi, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.